Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać taką oto istotę. Cudną, piękną, która trafiła do mnie zupełnie niedawno. Szukaliśmy jej właściciela, jej domu. Nie znalazł się, nie odezwał się właściciel. Chyba zostanie kotek u mnie. Ma robocze imię, Wajsik. I już ucieka, nie chce siedzieć u mnie. A przynajmniej nie chce do kamery pozować. Siedzi na kolanie, ale nie chce pokazywać pyszczka. Pomyślałam sobie, że to może być świetna okazja, żeby pokazać Wam pozostałe moje koty. Jest ich jeszcze kilka. Teraz musimy zrobić to tak, żeby Wajsik poszedł sobie. Wajsik delikatnie, żeby się nie miał bliskiego spotkania z tą oto gumusią. Guma. Kotek się nazywa Guma, to jest tłuścioch i łakomczuch. Ma takie śliczne, białe skarpety w tusie. Znana jest z tego, że nie ma ogonka. Nikt nie wie, w jakich okolicznościach go straciła. Ona już pewnie nawet nie wie o tym, że tego ogonka nie masz. Zapomniała dawno temu. Pokaż gumusia, pysiek. Nie chce się pokazać, ale ona już występowała na moim blogu. Czasem już tu w filmie też była nieraz. Nie chce się pokazać. Gumusia, pokaż pysiek. Pokaż. Gumusia poszłaby spać najchętniej. Mruczy sobie słodko. Ale będzie musiała zaraz pójść, bo ja chcę Wam pokazać kolejnego mojego ulubieńca, który nazywa się Puczka, Puczusia. Puczusia ma blisko 10 lat, czyli to już jest dla kotka wiek taki bardzo słuszny. Pokażcie Puczusia. Puczunia, pokaż pysia. Ma bardzo ładny, bury pyszczek. Jeden doktor weterynarii powiedział mi, że to nie jest taki zwykły dachowiec, tylko że bure koty to są... To jest teraz specjalna rasa kotów środkowoeuropejskich. No takich jest u nas dużo. Burasków. No, Puczusia ładnie mruczy, ale ups, skoczyła. Ale teraz pora na kolejnego bohatera. To jest pan, jedyny pan w tym towarzystwie. Nazywa się Mały. Nazywał się też kiedyś Pasek, ale w sumie Mały przylgnęło do niego, bo był najmniejszy z tych trzech, które się urodziły u nas. No, taki jest Mały. Mały najchętniej siedziałby w domu i wszystkim znaczył buty. Tą swoją metodą taką bardzo pachnącą. Więc trochę jesteśmy na niego źli. Ale jest tak słodki, tak uroczy, ma zielone oczy. Szkoda, że tego nie widać. Daje się głaskać. Jest absolutnie taka przylepa. Nie gniewa się o nic, nawet o to, że my się na niego gniewamy. I to by było na tyle. Pieska na razie nie pokażę, bo to jest żywe srebro. Nie byłoby go możliwości po prostu pokazać w kadrze całej jego urody. Może zrobię jakiś film ze zdjęć. Chociaż te zdjęcia też będzie ciężko zrobić, bo ona się rusza. To by było na tyle. Jeśli chodzi o koty, mam jeszcze jednego, który no, siedzi sobie na ogródkach po sąsiedzku, bo siostrzyczki ją wygoniły. Ale przychodzi, kiedy jest bardzo zimno i jeszcze mam dwa koty dochodzące. Ale to nie są moje, nie wiem czyje, a one przychodzą sobie chrupać na tarasie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zwierzaki. Mam nadzieję, że też jakieś macie, albo chociaż dokarmiacie. Wszystkiego dobrego, pa, pa.